Dobra, te dramy możemy obejrzeć. Czyżby dziś był gameplay nową postacią w Valorancie? Krystek chyba dzisiaj nie. Ale W jutro karierze Wiza, możliwe. Wersow oraz całej reszty ekipy było sporo dram czy kontrowersji. To praktycznie nieuniknione, jeśli jesteś tak dużym twórcą. Każdy Cześć, będzie krzaku. patrzył ci na dłonie i tylko czekał na twoje potknięcie. Dziś omówimy sobie pokrótce wszystkie z nich, stopniowo przechodząc do coraz mocniejszych tematów. Reklama Black skierowana dla dzieci. W 2020 roku Weronika została skrytykowana za reklamę napoju energetyzującego Blacka, głównie dlatego, że po pierwsze, Pamiętam. większość jej widowni to osoby nieletnie, które nie powinny pić energetyków, a po drugie, mówiła nieprawdziwe rzeczy na temat produktu. Ja Blacka piję na co dzień, mamy ochotę napić się czegoś gazowanego, czegoś, co nas po prostu pobudzi i zadba o naszą kondycję, też o nasz umysł. Według Wersow, Black miał być dobry dla ciała i umysłu oraz wspierać naszą kondycję. Rel, dokładnie... ale ona reluje, nie? Ja też tak Blacka piję, dlatego. Ja Blacka piję na co dzień. Black dba o naszą kondycję. Malowanie chmurki. W październiku 2020 Frizz pomalował psa Wersow chmurkę, który jest naturalnie biały, na różowo. Miał to być niewinny żart, ale Wersow mocno się wkurzyła i uznała to za męczenie zwierzęcia. Co ciekawe, Frizz nie udostępnił filmu z samego procesu malowania i sytuacji tuż po tym, a z przeprosinami. Skruszony opowiedział, co zrobił i przeprosił, ponieważ nie zdawał sobie sprawy z tego, jak głupie i nieodpowiedzialne jest to zachowanie. Ej, ale szczerze wam powiem, że ja na przykład, jak on pomalował chmurkę na różowo, to nie miałam czegoś takiego, że tak bardzo mnie to zbulwersowało. I ogólnie uważam, że jak psy są przyzwyczajone do takiego mycia i tak dalej, to jakby nic mu się nie stało, bo psy też, wiecie, nie ogarniają, jaki mają kolor sierści. Wiecie, o co chodzi? No nie wiem. Ludzie się strasznie spieli o to. I jakie może mieć poważne konsekwencje? Komentarze pod filmem były wyrozumiałe. Fani pisali głównie o tym, że dobrze, że rozumie swój błąd i żeby więcej tak nie robił. 2021 był ciężkim rokiem dla Frizza i Wersow oraz dla całej ekipy. Nie było już tak lekko i chmurkowo. Drama goniła dramę. Logo Wersow. Sylwester Wardenga w lipcu 2021 roku wypuścił film, w którym ujawnił, że logo z sową używane przez Wersow od 10 stycznia 2019 roku jest plagiatem pracy francuskiego artysty DFT. Wersow długo nie odpowiadała, tylko po to, żeby w końcu zacząć się usprawiedliwiać, że zwyczajnie nie wiedziała, że nie można tak sobie wykorzystywać cudzych prac i że trzeba najpierw sprawdzić zasady korzystania i udostępniania każdej rzeczy, która znajduje się w sieci, bo może się okazać, że trzeba opłacić licencję i pozwolić twórcy tej rzeczy zarobić. Chmurka jak była pofarbowana, to ten pies podobno chodził smutny cały czas. Wiecie, psy nie mają takich uczuć jak na przykład smutek. Mają? No, ale on nie, no nie. Smutny pies skomle i ma podkulony ogon. A czy waszym zdaniem skomlenie i podkulony ogon to nie jest oznaka strachu, a nie smutku? Ja uważam, że pies nie czuje czegoś takiego jak my, jak smutek. Pies może czuć na przykład, nie wiem, może czuć się samotny, może czuć się wystraszony, może czuć się pobudzony, szczęśliwy, tak w takim sensie, że jak jest pobudzony i coś takiego fajnego się dla niego dzieje, to jest zadowolony. Ale czy mają smutek? Pies a emocje. Jak więc pies komunikuje emocje? Najczęściej postawą ciała. W sytuacji zagrożenia czy smutku podkula ogon i uszy, wycofuje się. Świetnie także komunikuje się głosem. Może szczekać lub wyć. Sposób wyrażania smutku jest zależny także od psiego temperamentu. Psy spokojne w momentach obniżonego nastroju najczęściej więcej śpią, nie są chętne do zabawy, czasem nadmiernie wylizują sierść lub posłanie. Psy o żywiołowym temperamencie swoje niezadowolenie, ból lub smutek mogą wyrażać głośnym szczekaniem, wyciem, demolowaniem mieszkania czy gryzieniem. No dobra. Czyli w takim razie pies może czuć smutek. No wygraliście, wygraliście. Tłumaczenie jest bardzo zastanawiające, bo Wersow studiowała prawo, dotarła nawet z tego, co mówiła na czwarty rok. Jestem na seminarium, więc też rozważam teraz temat mojej pracy magisterskiej i troszeczkę się zastanawiam, czy bardziej iść w tematy social? Przeproś, spierdalaj, ty mnie przeprosisz, jak się z czymś pomylisz? Problemy, ja po prostu wam przyznaję rację. Jeżeli chodzi o prawa autorskie. Poza tym działała nie będę się przepraszać za nic. Więc raczej takie rzeczy nie powinny jej dziwić. Nie wspominając o tym, że raczej nie ogarnia tego wszystkiego no sama nie. I nikt z jej otoczenia nie wpadł na to, że trzeba się upewnić co do statusu prawnego wzoru, który ma być wykonany na logo. Jakbym wam coś zrobiła, to bym was mogła przeprosić. 2023 roku Wersow przyznała się do kradzieży logo w swoim filmie i przyznała, że udało jej się rozwiązać sytuację. Plagiat zdjęcia Cindy Kimberly. A
A jakie emocje czuje mój pies, jak zostawiam go samego w domu i skomlę? I ja bym powiedziała, że to jest bardziej jakiś taki lęk i po prostu lęk przed separacją ze swoim właścicielem, a nad tym trzeba mocno pracować, bo jak masz psa z lękiem separacyjnym, to już jest... A czy to nie jest smutek? No, może tak, ale bardziej ja na przykład patrzę na to w ten sposób, że pies się boi, że do niego nie wrócisz. Ale no, jeżeli mamy to podciągać pod smutek, no to okej. Tylko, że ja po prostu inaczej o tym myślałam przez cały czas i po prostu no nie brałam tego pod uwagę. Po prostu tej emocji. 19 grudnia 2020 roku Wersow opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, kolaż, na którym przybiera różne pozy ubrana w czerwoną puchową kurtkę i czarne majtki czy body. Internet jest malutkim miejscem, więc internet szybko podłapał, że gdzieś już to widzieli. Prawie identyczne zdjęcie dodała w październiku 2020 roku u siebie hiszpańska influencerka Cindy Kimberly, podpisująca się w sieci jako Wolfie Cindy. Weronika po zwróceniu uwagi przez obserwatorów oznaczyła Cindy i powiedziała, że zdjęcie jest częścią większego projektu, w którym odwzorowuje zdjęcia gwiazd. Film z kulis rzekomego projektu pod tytułem Odwzorowuje zdjęcia gwiazd pojawił się na kanale Wersow 5 stycznia 2021 roku i był w nim pokazany proces powstawania kilku zdjęć, ale nie tego konkretnego, jakby ono samo zostało zrobione wcześniej. Samo zdjęcie zostało tylko wspomniane. Wersow opisała do kamery, jak zostało ono zrobione, plus pokazano proces obróbki graficznej w Photoshopie, ale wprawne oko internautów zauważyło, że to zdjęcie, które pojawiło się na Insta, różni się szczegółami od efektu końcowego obróbki pokazanej w filmie. Ludzie szybko się połapali, że film powstał po wrzuceniu pierwszego zdjęcia na Insta tylko po to, żeby oczyścić się z zarzutów plagiatu, tak, jakby nie dało się zwyczajnie powiedzieć, że zapomniało się oznaczyć Cindy, przeprosić i zamknąć temat. Dowodem na to może być, że w jednym z ujęć filmu, kiedy Wersow pieczołowicie i w pocie czoła porządkuje zdjęcie na komputerze, widać datę na ekranie komputera. 3 stycznia 2021 rok, czyli ponad 2 tygodnie po wstawieniu zdjęcia, od którego to wszystko się zaczęło. Wysadzenie samochodu Audi TT. W lipcu 2021 roku ekipa kupiła wujkowi Łuki na urodziny samochód Audi TT. Ale to są Wojtyca wspomnienia, nie? Marki Audi, więc ekipa wymyśliła sprytny plan, żeby samochód załadować 4 kg materiału wybuchowego i 100 litrami benzyny, a potem wysadzić w powietrze. Film z całej akcji umieścili oczywiście na YouTube. Na ekipę spadła wówczas fala krytyki. Po pierwsze przez ogrom marnotrawstwa, w którym ta cała akcja była. Po drugie przez szkodliwość takich zabaw dla środowiska. Kazimierz Gacka, czyli wiceprzewodniczący powiatu mieleckiego i radny Rady Miejskiej w Mielcu, złożył w tej sprawie pismo do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu. W zawiadomieniu Gacek napisał, że pobudką ekipy była chęć rozgłosu, która przeradza się na dochód finansowy z reklam. 31 lipca 2021 roku ekipa wrzuciła specjalny odcinek z wyjaśnieniami. Powiedzieli w nim, że z samochodu został dla bezpieczeństwa wyciągnięty silnik i usunięte zostały szkodliwe płyny w celu zminimalizowania strat dla środowiska. O całym wydarzeniu miała też być poinformowana policja i straż pożarna. Aha. A zanim przejdziemy do kolejnej dramy, chciałbym prosić cię o zostawienie w tym momencie łapki w górę oraz subskrypcji. Naszym marzeniem jest dobrze do końca było wczoraj, roku dobyć ich 60 tysięcy. Będę bardzo wdzięczny, jeśli uda nam się to spełnić. Strasznie dawno to już było, tak mi się wydaje. A my to wszystko ogarnialiśmy i oglądaliśmy na streamie. Czajcie bazę? Drama z Monią Muratow. Monia Muratow była asystentka... O, to ta, co chodzi z typem Dody, który był w programie u niej i ma jakieś 40 lat. Wersow w trakcie drugiego sezonu ekipy. Dziewczyna często pojawiała się na filmach i szybko zyskała sympatię widzów. Kiedy Monia nagle przestała się pojawiać, fani ekipy dość szybko to zauważyli, ale dziewczyna wyjaśniła, że zakończyła współpracę z Wersow, ponieważ wyprowadziła się z Krakowa i chciała zmienić pracę. Zapewniła też, że nie jest w konflikcie z Wersow i Frizem. Jakiś czas później Weronika w filmie z grą w trudne pytania na pytanie o to, za jaką influencerką przypada najmniej, to odpowiedziała, że właśnie za swoją byłą asystentką, bo ostatnio jej kilka razy podpadła. Mogę stwierdzić, że najmniej przypadam na ten moment za Monią, no i wieloma rzeczami mi na tej pory podpadła. Monia nie odpowiedziała na to aż do kwietnia, kiedy udzieliła wywiadu o hejcie, jaki na nią spadł po tych słowach Wersow. Stwierdziła też, że bała się na to zareagować, bo wie, jak duży lojalny fandom ma Wersow i Frizz, i zasugerowała też, że Wersow wielokrotnie okłamuje swoich fanów, a oni wierzą w każde słowo, które ona powie.
Verso Freeze ekipa kontra Wardęga. Wardęga był w konflikcie mniej lub bardziej otwartym z Verso i Freeze'em chyba przez cały 2021 rok. Zrobił film o przekręcie Verso ze zdjęciem, wytknął ekipie plagiat piosenki i plakat logo Verso, a w 2021 roku zrobił też materiał o influencerach reklamujących bezwartościowe czy szkodliwe produkty. Dostało się Verso za reklamowanie pasty do zębów z węglem aktywnym, która miała wybielać, a tak naprawdę niszczyła szkliwo zębów i powodowała zapalenie dziąseł. Freeze się nawet odpalił i napisał Wardędze wiadomość prywatną, w której mu zarzucił brak honoru i bycie żałosnym. Verso też nie pozostała mu dłużna. W wywiadzie u VIP Bros powiedziała, że jest to człowiek, który niszczy YouTube'a i nie rozumie, jak on może spać w nocy. Kinga i Freeze. Boże! Że niszczy YouTube'a i nie wie, jak on może spać w nocy? Nie rozumiem. W 2018 roku Freeze rozstał się ze swoją pierwszą internetową dziewczyną, Kingą Kingsom Furtak. Para była ze sobą około półtorej roku, a Kinga regularnie występowała w filmach Karola, pomagając mu rozwijać kanał. Całe rozstanie przeszło w atmosferze skandalu, ponieważ Kinga została oskarżona o zdradę. Freeze udostępnił film, w którym wyjaśnił, jak wygląda sytuacja z jego strony. Natomiast Kinga zniknęła na jakiś czas z internetu po tym, jak wylała się na nią fala hejtu. W sierpniu 2021 roku, kiedy z powodu tych wszystkich afer i problemów z paleniem samochodu czy plagiatywaniem innych twórców, wizerunek ekipy był mocno nadwyrężony. Kinga wróciła na YouTube ze swoim ówczesnym chłopakiem Drexem. Pierwszy film zaczął się od słów: cześć, tu była dziewczyna Freeza. Potem było tylko gorzej. Cześć, jestem Kinga i byłam Freeza. Kanał działał miesiąc i zniknął, a Freeze nigdy nie odniósł się do tej sytuacji. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, zajrzyjcie na inny film na naszym kanale, który opowiada o przygodach Kingi na YouTube. Rozstanie Freeza i Verso. Kinga jest świetnym przykładem bycia nikim. Freeze i Verso zaliczyli chwilowe rozstanie. Tuż przed wybuchem pandemii ekipa przebywała w Stanach Zjednoczonych. Pobyt miał trwać kilka tygodni, ale z wiadomych powodów przedłużył się do kilku miesięcy. Freeze był wtedy wykończony psychicznie. Niedługo wcześniej skończył nagrywać 365-dniowy daily vlog i chociaż dało mu to jeszcze więcej popularności na YouTube, to nie mógł przestać. Był przerażony tym, że jak nie będzie dostarczał kontentu, to cała jego YouTube'owa kariera przepadnie. Odbijało się to na wszystkich członkach ekipy, a na Verso najbardziej. Chłopak nie był wtedy sobą. Biegał cały czas na jakieś nagrywki, wywierał presję na wszystkich, komentował inne dziewczyny. W końcu wykończona tym wszystkim Verso za radą przyjaciół zerwała z Karolem. Była też bliska opuszczenia ekipy. Na szczęście Karol po tym zdarzeniu się zreflektował i para wróciła do Polski, będąc ponownie razem. Rozpad ekipy. Samo zakończenie projektu ekipa nastąpiło... A to nie było tak, że to Freeze z nią chciał zerwać? Ja byłam przekonana, że to Freeze z nią chciał zerwać. A może też chodziło o to, że Freeze był taki obojętny i ona przez to zaczęła myśleć o zerwaniu i zerwała, a potem on zaczął, wiesz, znowu myśleć. Wstąpiło dość niespodziewanie i było totalnym chaosem. W marcu 2022 roku rozpoczął się czwarty sezon, ale w lipcu 2022 roku Freeze ogłosił zakończenie projektu ekipa. Grupa podzieliła się na dwa obozy i o jakiejkolwiek współpracy, nie mówiąc już o przyjaźni, nie mogło być mowy. No Paulinę to akurat gdzie indziej bym dała, bo ona to chyba bardziej tak na środku była, bo koło Majka jest jeszcze Paulina. I o jakiejkolwiek współpracy, nie mówiąc już o przyjaźni, nie mogło być mowy. Drama była, ale Imo Kinga zerwała, ale ja nie pytałam kurwa, czy Kinga zerwała, czy Freeze. Gadaliśmy o Verso i o Freeze, a nie o Kingze. Skąd masz tam Kingę? Nikt do końca nie wie, o co poszło, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. O napięciach w ekipie mówiło się nieoficjalnie od jakiegoś czasu. Okazało się, że z zarobkami członków ekipy nie było tak wesoło. Doszło nawet do tego, że według Trąby każdy z ekipowiczów dorobił się w Stanach po kilkadziesiąt tysięcy złotych długu. Kiedy pojawiła się spółka akcyjna i ekipa weszła na giełdę, to po lwiej części akcji poza zewnętrznym akcjonariuszem dostali Freeze i wujek Łuki, a reszta członków projektu została z ochłapami. Część ekipowiczów po wyjściu z domu zbuntowała się, bo pomimo rozpadu ekipy ciągle wiązały ich z Freeze'em i spółką kontrakty, na mocy których musieliby ciągle oddawać część zarobków ekipie Holding SA, czyli firmie oficjalnie ich zatrudniającej w ramach projektu. Do tej grupy buntowników należeli Tromba, Marcysia, Patecki, Mini Mike, Murcix, Poczciwy Krzychu, Murcix! Służyli wypowiedzenia... Murcix! Jak tak można powiedzieć? Murcix! Ale sytuacja ta okazała się bardziej skomplikowana i nie mogli tak po prostu odejść. Umowy były nadal wiążące. Z ich oświadczenia wyszło, że byli przekonani o tym, że nadal wszyscy są przyjaciółmi i nie zauważyli, że ekipa już dawno stała się poważnym biznesem, a nie kółkiem zainteresowań. Sprawa ucichła, bo jednak racja była po stronie Freeza i tej części ekipy, która nie odeszła.
Trąba w kilku wywiadach opowiada jeszcze, jak wygląda sprawa z jego strony, ale przeszło to bez echa i bardziej to on pogrążał się z każdą opowieścią i wydawał się bardziej żałosny. Teraz każdy poszedł w swoją stronę.